Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Lucusia dwójeczki. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem i coś tutaj musimy zrobić, tak? Poczekajcie, zaraz tu sprawdzę. Coś może to breaknąć? No breaknąłem, ale ja wiem, czy to chodziło. Co ja tutaj mam jeszcze? Tu mam taką jedną puszkę. To jest też bardzo ciekawe. Nie mogę też za bardzo wyczaić, co tu można by było z tym zrobić. Coś tu podłożyć ewentualnie i... nie. Dobra. A tutaj na przykład, tu nas jeszcze, słuchajcie, nie było. To tak, na pewno mogę to breaknąć. I mam rzeczy do rzucania. Aha, tędy nie przejdę. To nie. To otworzę. To zabiorę. A to kliknę. Ewentualnie można kogoś by było zwabić. Tylko, że to loknięte jest. Close valve, break control panel. Dobra, to zrobiłem. Czyli teraz można będzie otworzyć to, czy jak? Nie. Cholera. Jeszcze raz. Break. Dobra, idę tutaj, gdzie mi każą. Tu mi każą, ale jak ja mam się, słuchajcie, tam dostać? To jest bardzo ciekawe. Czyżby ktoś tutaj musiał to otworzyć, czy jaki czwart? No bo ewidentnie pokazuje mi, co mam, nie? Gdzie, jak. Ale... to ona co może zrobić ewentualnie? Ona nie może też otworzyć tego. Ani tu wejść. Czyli ona jest tutaj, że tak powiem, do niczego. No w ten sposób można było ją wykończyć. Aha. To ją pokopało. No tutaj ewidentnie, słuchajcie, chcą, żebyśmy się dostali w jakiś sposób. A co to? Aha, to. Jest jeszcze jeden pacjent, którego można tutaj... I on w kibelku sobie siedzi. Ale... on jakiś kuźde dziwny jest. Tu mogę open zrobić. Hi there. Chciałem zrobić open, a nie wyrzucać tego. Patrzcie, co on tam ma w kibelku. Zaraz się tym zajmę. Ale chciałbym na przykład trójkę? Czwórkę? Też nie. Pięć. Też nie. Jak to zrobić, żeby go tutaj zapalić? A jest zapalniczkę, mam. Hmm.
On ma chyba klucze. Tak, on ma te klucze. Dobra. To biorę od razu klucze. A co ten w kibelku, to był jednorazowy? A nie, jest. No, dawaj mi go. Dobra, słuchajcie, mam kluczyki, to chyba będą do tego, nie? To? No naprawdę? To do czego te klucze? Zabrałem? Zabrałem. Dobra. No zabrałem, no. Tu jeszcze można było coś... jakąś kratkę wentylacyjną. Tych szafek nie otworzę. Ciekawe na przykład z tym, co można by było zrobić. Break? Pour fire. No break, ale to co? Tu? Tym? Co ja mam tutaj rozwalić? Breaknąć, no. Bo ja nie mogę na przykład tego zabrać. No właśnie, nie mogę tego zabrać. Więc co mi z tego? Tutaj można też było coś zrobić. No. Wiem, że tu mi pokazuje. Spoko. Ja to widzę. Z tym, że no nie mogę się, słuchajcie, tu dostać. No. A na przykład, a nie wiem w ogóle, o co chodzi tu. Cholera. O. Chyba, że coś, czekajcie, może trzeba coś tu wrzucić tam. Ale woda... woda i tylko elektryczność tutaj jest. Coś, żeby wrzucić? Nie. Wszędzie... czekajcie, a jakbym na przykład to zamknął? A co by tam ewentualnie można było wrzucić? Jakąś bombę, czy jaki czort? Wiecie, tam, nie? Przerzucić coś, ale co? Nie mam tu nic. Co to jest? W ogóle da się? Sprawdzę tylko. No niby się da. Puszka mi została. Chyba, że jakiejś magii muszę tutaj użyć, czekajcie. Kurde. Trójka. No nie. No nie. O. Można było, kuźwa. Zrobić jakiś kabum tam. To jest poison, to nie. Explosive canister. Zrobi boom? Też nie. A już myślałem, że będzie boom. Nawrzucałem, ale to w ogóle mi nic nie daje. Skąd to wziąć? Skąd tu wziąć coś, co...
co można by było ewentualnie podpalić albo cosik. Co to jest? To nie. Dobra. Ale to można by było ewentualnie dać. Tu. A ja to mam. Ja to mam. Ale tu są na przykład, że nie mogę tego. Żeby ta osoba, na przykład jakaś dana, coś tam mogła złapać też w swoje łapki, nie? Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Tak sobie pomyślałem, że na przykład jakbyśmy tak troszkę tej więcej... Nie. Chodziło mi bardziej o to, żeby... Nie mam tu wody już. A tutaj jest puste, a to... Wiecie co, żeby tak bardziej rozprowadzić... Otworzyło się? Wiecie co chodzi, zobaczcie ile... Otworzyło się to teraz? To tak jakby rozprowadzić bardziej tą wodę, znaczy ten tutaj, o, tą wodę. Żeby... Tak, o Jezu, ale to było męczące. No to mogę rozpieprzyć. This purifier was the first place where the water gets checked. It had now been disabled. Tu nie mogę, ale... were able to pass through. Dobra. Ma klucze. On ma klucze. A, tutaj mogę ewentualnie. A mogę to uderzyć, czy po prostu muszę czekać, aż on tu przyjdzie i... Nie, mogę otworzyć sobie. Dobra. On mnie tutaj widzi, nie mogę tutaj za bardzo chodzić. No ale dobra. Zaraz pójdzie. Tu mogę. To mogę. Pytanie, czy... Jak tu wejdę, to coś będzie fajnego, czy nie? Niby mogę to obejść. Lub coś zejść już nie może. A tylko, że to są tutaj... To jest akurat miejsce, w którym mogę być. To można by było mu na łeb zrzucić, albo co? O. Prawie. Czekajcie, bo może to tak zrobimy, że on będzie tędy szedł, to... To może... Bo może go uderzymy, albo jak? Da radę? No bo wiecie, by było fajnie, coś wymyślnego. Idziesz? Jezus, kiedy nie potrzeba, to teraz nie będzie chodził. Idzie. Chyba. Oni gar... Mhm. Serio. Nie wiem, słuchajcie, w którym momencie mam to zrobić. Kiedy nacisnąć. Dobrze. No i dobrze. Dobra, jednego mam z głowy. Tylko tu ewidentnie jest jeszcze jeden pacjent. Który ma kluczyki, tak? A co myśmy mieli na przykład? Patrzcie, nie wziął tego. Nie chcę kanapek. Normalnie nie chcę kanapek. Co za
Franca jedna. Nie, nie chcę tego. Kurde, co tu można zrobić? Locked, no bo on ma klucze. W zasadzie można na części pierwsze to rozłożyć, G. Myśmy tylko samą kanapkę mu dali. To jest tylko, że można się poślizgnąć. No dobra. Wiecie co, no nie mam za bardzo pomysłu. Więc może też znowu zrobię jakieś cięcie i znajdę to, co by tutaj można było ewentualnie. No niestety nie przebiegnę też tak, wiecie, żeby... A tu jest jeszcze, czekajcie. Ale ta woda jest. Woda mnie nie kręci tutaj. Niepotrzebna mi jest po prostu. A to wszystko jest to, że to takie śliskie. Można mu... Walleta rzucić. Oh my god. Are my eyes playing tricks? This is a restricted. Dear Jesus. Co zrobić, żeby... This is a restricted area. Where are your parents? Tell me. Do mnie tu. Szlak by trafił. Co tu zrobić, żeby, słuchajcie, jakoś go... Nic tu nie mogę zrobić. Kurde, nie w tym momencie. Tak. Oh my god. Area. Where are your parents? Tell me. Ew. No! Nareszcie, już próbuję tutaj, słuchajcie, jak tego gościa wykończyć. No i co? Miałeś kluczyki? Miałeś kluczyki, dawaj kluczyki. Już nie wiedziałem, na jakie sposoby tutaj go... Ej, bo... Gdzie on ma klucze? To jemu wypadły te klucze? Jak on to zrobił? Czekajcie, bo... Coś jest nie tak. Tam są klucze, ale czemu one są tam? Co ja takiego źle zrobiłem? Pierdziele. Słuchajcie, nie dojdziecie. Coś się zbadziło. Gdzie te kluczyki są? Ręce opadają.
Nie wiem, o co chodzi. Po prostu wywaliło w kosmos te klucze. Czyli tutaj też możemy użyć tej wody. Ale najpierw by trzeba było też coś zrobić. Coś, co można by było ewentualnie pokopać. No właśnie. Czyli tak, słuchajcie. Tu. O matko. No jeszcze tego nie grali, słuchajcie, w tej grze, żeby mi się aż tak wszystko tu zacięło. Dziwne to było przez chwilę. No ale dobra, widocznie. Chcę przejść. Nie mogę, słuchajcie. Nie jest mi dane. Tutaj to samo można zrobić. Wszystko po to, żeby te drzwi, słuchajcie, tutaj pootwierać w jakiś sposób. Tylko, że... No dobra, woda poszła, ale co tutaj dalej? Aha, dobra, to już chyba wiem. No tutaj trzeba trochę użyć najpierw tego, potem może tego. Żeby trochę po prostu tutaj było tej wody i doprowadzić do prądu. W sumie to pierwszy raz miałem, słuchajcie, jakiegoś laga tutaj. No, nie? Coś takiego teraz, nie wiem, o co chodzi. Jakiś dziwny lag mi się tutaj zrobił. Najlepsze w tym wszystkim, że nasz Lucuś może po tym chodzić, nie? Nikt więcej nie może. Dobra, dawaj te klucze. Tu można było ewentualnie go wysadzić w kosmos, jeżeli chodzi o... O to, nie? Tutaj mamy te. Przyprowadzić go tu. Po co ty idziesz za mną? To jest paranoja w ogóle z tym. Czy coś tu jeszcze? Tu. Breaknij to. Dobra. The water had to flow through this backup purification station. Aha. And it had been disabled now. Dobra, czy tutaj coś jest? Tak. A takie coś można zrobić. Tu nie przejdę. Po co te ruły tu? Te ruły? Tędy nie przejdę. I tędy też. Chyba chodzi o to, że muszę wejść jakąś górą. Aha. No dobra, kliknę tu. Okej. Przejdę przez to. Powinienem. No tak o. O tak o. Te. Dobra, to o to chodzi. Innej drogi nie ma. No, po ruach. Chociaż. Jezu, spadnę. Spadnę. Chyba chodzi o to teraz, że ja muszę
słuchajcie, walnąć w to. Gdzie to jest? Tu. Bo ja muszę z powrotem tutaj to przestawić. Kurde, żebym nie zmarnował rzeczy, bo... Dawaj mi to z powrotem, bo... Przecież nie przejdę tędy, jak ty. No. W sumie spoko. Spoko zagadka. Tylko, że ja tu nie mogę być, nie? Ktoś tu jest? No niekoniecznie. To sobie jeszcze pozabieram. To odkręcę. A tutaj... A ty! Tutaj jeszcze mogę chodzić. Oh my, look what we've got here. Aren't you a sunshine? Just brightens up my whole day when I see a boy like that. Heard about what happened there? Do you worry something like that could happen to you? Tu jeszcze mogę chodzić. Można ewentualnie było, bo... No, no, coś takiego. Dobra. No zawsze to wiecie, inaczej, no nie? Czy on coś miał? Nie. Czy jestem tutaj? Ale wiecie co? No cały czas mnie tutaj pokazuje, tak? Tak. To muszę jeszcze, tak? To będzie wszystko? This was the final water filter that took the last of the impurities from the water. Ludlow was close to the largest lake in the area, and it was here where all the state's water was filtered. A co ja mogę na przykład jeszcze jej na przykład tutaj zrobić? Jakiś kuku? Szkoda, że oni nie chcą tego, nie? Nie, zjada, dobra. Zjadłaś to? No, po jakimś czasie ją tam... Diabło. Dobra. I tutaj wszyscy... Niestety ona się tutaj pcha za mną, nie wiem, w ogóle bez sensu. Czyli teraz tutaj, tak? I tu... Tu musimy oczyścić wodę, chciałem powiedzieć. Tak, czyli tego z naszego autka... zrobić porządki. Ja pierdzielę. From drinking its bitter taste. Ja myślę, że zrobiliśmy tutaj już wszystko, co się dało. Tylko jeszcze tak się rozglądam, czy nie ma jakichś takich, wiecie, sekrecików. Ale tutaj to chyba nie ma. Ja pierdzielę. No to teraz kto tam... Całe miasteczko jak się napije, no to koniec, nie? Rzeź totalna. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tam. Ja pierdzielę. Ale mi się to akurat podoba, tylko że no to jest tak graficznie. No właśnie. The boy was still gaining more powers, and that confirmed the path he had taken towards evil. He was sure he was going to meet Isaac Gilmore soon enough.
Isaac was able to bring forth the meteor that plunged into the sea, and Lucius was able to poison the water supplies. Together, ten robi to. By shutting down the town's power plant, Lucius would bring complete darkness to Ludlow and gain more momentum. To co jeszcze chcesz, Lucius, zrobić? Dobra. Break the power transformator. No dobrze. Nie biorę tego rowerka, bo mnie jakoś tam tutaj nie mogę się dostać. Dobra. Widzę, że można wejść na daszek. Zabiorę tylko tą cegłówkę. Może się przyda. Jest jakiś koleś. I tutaj też nie wejdę. Tu wejdę, ale tu trzeba uważać. Which hospital? St. Benedict's? Yeah, I heard someone had like a massive killing spree out there. What? To my. Who? No one knows yet. Most of the incapacitated patients were murdered in their sleep. And a bunch of kids were found dead too. Wow. Oh, fuck me, man. No. No, niestety. When the fox hears the rabbit scream, he comes a running. But not to help. Tell me about it. Are you looking for something? Yeah. What the hell was that? Dajcie spokój, już nie przesadzajcie. Kawusi chcesz? Na pewno chcesz. Tu mogę jeszcze chodzić. Tu jeszcze mogę chodzić. Tu cegłówką rozwalimy to. Ale tu by trzeba było, słuchajcie, coś wylać. Open. Ej, by na przykład on teraz wziął i... Nie. Można tak. Ty też, bo mi tu przeszkadzasz. Ja cię naprawdę nie potrzebuję. Bastard, wziął mnie. Kolego, ty tak nie możesz mi tutaj robić. Halo? Właśnie. Gin mi tu. Troszkę wiecie, co zrobiłem masakrę, jeśli chodzi o... Gdzie on jest? Gdzieś tu spieprzył, a ja go potrzebuję. A ten też się tutaj... Ten też się zapalił, dobra, niech się zapalił. Nie wiem w ogóle czemu cały czas jest, że panik. Dobra, muszę tutaj pozbierać parę rzeczy po nich, na pewno klucze. Wiem, że nie powinienem może tak... Zapalniczki mi się przydadzą. Ty nie, zostaw mnie. Wiecie, to trochę na łatwiznę poszedłem, bo zabiłem ich bardzo tak szybciutko i jakoś tak zbyt łatwo. O! Zbyt łatwo to poszło. Ale co mnie tam obchodzi? Thank you.
For an 8-year-old boy, Lucius had gained certainly some extra knowledge from the darkness that he serves. By breaking the fuses, he made sure that the darkness will not lift from Ludlow. Ja jeszcze muszę tu parę rzeczy porobić. Można w ogóle wejść do tych pomieszczeń? Można, tylko że nie mam w tej chwili... Wiecie, nie mam w tej chwili... kluczy, nie? Nie? O, tu beczułka, można by było zrobić kabum. Można by było zrobić kabum. Co to jest? Guldotyn jakiś. Chciałbym, żeby on poszedł tu, a my szybciutko weźmiemy zapalniczkę. Hello there, young man. Nie, nie udało mi się tego. Nie udało mi się zrobić tak, jakbym chciał. Dobra, słuchajcie, myślę, że wystarczy. Będziemy kminić w następnym odcinku. A co? Tu jakoś spróbuję go tutaj wykończyć przez tą beczułkę. No, jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia tutaj. Więc dziękuję wam za dzisiaj. Co? Do następnego? Do następnego. O, tu kluczyki są. Gdzieś. A jak ja nie mogę je wziąć? Co to jest w ogóle? Dobra, pomyślimy. Także dzięki i do następnego. Trzymajcie się, cześć.